Witam was w 8 odcinku z gry Rise of the Tomb Raider. Ostatnio nam się tutaj udało ukończyć ten grobowiec, co za nami widać. To był... Kurde, nie pamiętam nazwy. Coś jakiś starożytny zbiornik, czy jakoś tak? No ale ogólnie to było tak poza główną fabułą, a naszym głównym celem tutaj teraz jest... W sumie nie wiem, co jest głównym celem. Wiem, jaką mam misję poboczną. Mamy zniszczyć takie radyjka, które są tam na górze. Teraz swoją drogą chyba widzimy nawet na kół, a nie wiem, czy widzimy, bo nie mogę w górę teraz patrzeć. Tylko nie wiem, jak my stąd wyjdziemy teraz właśnie, bo... Aha, tu jest jakaś droga, dobra, bo... Pamiętam, że my tutaj sobie spadliśmy wtedy na dół. Jak stąd wyjść jakoś tak... O! Efektywnie. Ikona z wizerunkiem proroka odlana ze złota. Ogólnie dojście tutaj, pamiętam, że zajęło nam sporo czasu i fajnie by było, gdyby jednak udało nam się trochę szybciej stąd wydostać niż... niż jak się tutaj dostaliśmy. Którędy ja mam wyjść? Ja trochę nie ogarniam, bo ja sobie stąd spadłem, ale skoro to jest tutaj droga powrotna, no to... Zgaduję, że wyjście również jest gdzieś tutaj. Chyba, że jednak nie. Chyba, że wyjście jest jednak gdzieś indziej, ale... Aha, tam! O Boże, ślepy jestem. No mówię, w tym starym Tomb Raiderze tak bardziej mnie za rączkę prowadzili, tutaj tak bardziej muszę sam szukać drogi z tego, co widzę. Co mi się w sumie trochę podoba, bo w klasykach właśnie... Jezu, ile czasami trzeba było właśnie myśleć w klasykach, żeby się domyśleć, co trzeba właściwie teraz zrobić. Czy ja tam doskoczę? Dobra, doskoczyłem. Swoją drogą, nie wiem, co jest tam w dół. Nie wiem w ogóle, czy Lara by przeżyła upadek i nie wiem, czy ja chcę to sprawdzać, więc po prostu pójdę górą. My chyba też górą przyszliśmy, tak mi się wydaje. Że głowy za to nie dam. Pamiętam, żebyśmy się tak chylali gdziekolwiek, ale... Ale może nie pamiętam po prostu, bo w sumie tamte odcinki dosyć dawno nagrywałem. Ostatnio się bardziej Alanem zająłem. I Sylwestrem. A, pamiętam, byliśmy tu. Wtedy tam skakaliśmy. Czyli gdzieś w tą stronę jest wyjście chyba. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, bo... Bo jak znowu dotrę do tego grobowca, to mi będzie smutno. Swoją drogą, ta Lara ma różne kolory. W sensie za każdym razem w innym kolorze ją widać. O, już widać tę radyjkę, którą mamy zniszczyć. Chyba, że to od stroju zależy w sumie, bo wiem, że mieliśmy chyba zieloną Larę. Teraz mam taką właśnie pomarańczową. Nie wiem, czy była jeszcze w jakimś innym kolorze. Nie wiem, czy niebieskiej nie widziałem, ale... Ale to, no nie wiem. A, i ogólnie zauważyłem, że na ostatnim nagraniu FPS-y jakoś szalały strasznie. Była, w tym miejscu była jakaś strasznie mała liczba FPS-ów. Nie wiem, co się stało, bo ja w grze normalnie miałem normalną jakość, a na nagraniu, było tak jakby trochę uszkodzone. Bo po prostu klatkowało. I mam nadzieję, że tym razem nie będzie czegoś takiego. Na wszelki wypadek zmniejszyłem trochę ustawienia, bo możliwe, że po prostu mój komputer nie wyrabiał. I przez to coś się źle nagrało, ale no nie wiem. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko dobrze. Aha, tam potrzebowałem wytrycha z tej skrzyni, pamiętam. O lol. Może jednak nie potrzebowałem wytrycha? No jednak nie potrzebowałem. Dobrze, że Lara się złapała tego okna. Bo wiem, że gdzieś znalazłem jakąś skrzynkę wcześniej. I żeby ją otworzyć, byłbym potrzebny wytrych. A żeby mieć wytrych, potrzebuję najpierw... zrobić tą misję z radyjkami właśnie. Brak niezbędnego sprzętu. Aha, bo to jest do jakiegoś achievementa ta flaga. Ja myślałem, że to jest lina, żeby się przedostać na drugą stronę. Chwila, gdzie te radyjka są? Tam na górze jest jedno. Tam. Dobra, chodźmy tam na dole. Tylko tam dojść jakoś bezpiecznie. Ja chyba dalej nie mam tej umiejętności, żeby... A nie, mam już chyba tą umiejętność, dobra. Możemy sobie skakać bezpiecznie w miarę z większej wysokości.
Tylko no to na pewno nie jest też każda wysokość, więc no nie wiem, jak bardzo mogę pozwolić Larze na spadnięcie sobie. Tylko żeby mi się tam nie połączyła jakaś kastenka, bo no, chyba do jakiejś jaskini mamy wejść. Nie wiem, co wskazuje. A tam w ogóle jakiegoś zielonka widzę. Nie, drewna też mam pełno. Najgorzej. Czy Lara wejdzie po tym drzewie? No chwila, bo gdzie mam się dostać? Tam i tam. Czy ja się tam dostanę z drzewa? Dostanę się z drzewa. Oh my god. A te akrobacje w tej Larze to są naprawdę fajne. Jak ja się na tą linę mam dostać? Nie wiem, czy ja się dostanę na tą linę. Po prostu tam pójdę normalnie, lol. Wiesz, Lara wejdzie tędy. No. Kolejny grobowiec? Tam wygląda, jakby był jakiś grobowiec, ale... Aha, i tam jest też radio. Aha, to jeszcze jednak są trzy radia, a nie dwa radia do zniszczenia. Aha, bo ja naciskać, Jezu, ja myślałem, że Lara sobie sama to robi i się cieszę. Tutaj widzę jakąś taką deskę, aha, nie dojdę do tej deski. Myślałem, że mogę z niej skoczyć tam na drugą stronę. W sumie to nie wiem, jak ja miałem się tam dostać. Aha, stamtąd chyba. Bo tutaj tędy chyba nie wejdę tak po skalę po prostu, nie? Jest jakiś mostek, ale... Nie, no nie wiem, jak się tam dostać. Zobaczmy... To... Czy tą liną tam jakąś dojedziemy, tylko... Czy ja tutaj mogę wejść jeszcze wyżej? Czy tak średnio raczej? W ogóle jak ja tam skoczę, to ona chyba po prostu skoczy dalej, Lara, nie? No właśnie. A ja chciałem sobie stanąć tam do tej gałęzi. Nie mogę się tam jakoś dostać? Tamtędy, dobra. O. Kurde, jak one mnie tak wykrywają z takiej odległości? Właśnie, bo ostatnio zdobyliśmy w ogóle w tym grobowcu umiejętność, że... Jak podejdziemy do czegoś, co możemy podnieść, nam się to podświetli. Więc nie muszę już tak spamić przyciskiem. No ale i tak będę nie spamił, żeby zobaczyć, czy czegoś daleko nie ukrywa. Nie ukrywam, Boże. Nie pomijam. Chciałem tam wejść. Nie, no nie mam pojęcia. Chodźmy stąd, bo mi się wydaje, że ja chyba się tam nie dostanę jeszcze. Stąd wyszliśmy, nie? Nie. Nie, nie było nas tu. Zobaczmy, co jest tutaj. Może wyciągniemy pistolet, bo niepokoi mnie to, że tu mogą być wilki. Jakieś grzyby tu widzę. Nie, to nie grzyby, to znowu jakiś magnetyt. Nie mam pojęcia. Magnetyt. Aha, teraz po prostu podniosłem jakiś metal. Surowiec metalny. Chyba. Albo im po prostu podniosłem to samo, dlatego mi nie pokazuje, co tym razem podniosłem. Bo metal mi na razie do niczego nie jest potrzebny. A nie, naciskaj wielokrotnie, aby podważyć. To jak nie dam rady nic, to jest bug. To jest bug. To jest bug. Ale to nie zmienia faktu, że nie mogę przejść ten. No, trzeba z liną, kurde. No dobra, to jak stąd wyjść? Muszę pamiętać, że tutaj była potrzebna strzała z liną. No ja obstawiam, że my jakoś niedługo będziemy mogli to robić, no bo tam na górę też zgaduję, że żeby się dostać, potrzebna jest ta strzała z liną, bo no nie mam pojęcia, co ja mam zrobić, żeby się tam dostać. Ja się patrzę? Aha, że po tym, Jezu. Aha, potem też nie mogę się wspinać tak po prostu. Muszę sobie skakać. Osłonięty grzbiet. No nic nowego chyba raczej nie możemy zrobić. Mam nadzieję,
że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie... Słuchajmy, z Pandora masz takiego przewidzenia. Anna mówi, że muszę czasami odebrać... Ja już nie ulepszałam tego? Pierzysk, ...żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy tobie, ale pewnego dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Buziaki i uściski. Ucz się pilnie w szkole. Wiem, że twoja praca była ważna, ale wówczas nie rozumiałam tego. Mimo to nauczyłam się, jak żyć samodzielnie i dbać o siebie. To były ważne lekcje. Fajne są te dialogi tutaj w tych obozach. Ciekawe, czy jak wyjdę w trakcie dialogu, to czy Lara go dokończy. No ale będę mnie sprawdzać, bo jak w ogóle nie to kończyła, to byłoby mi smutno. A tutaj w ogóle jest jedna. A tu już byłam? Nie. Tak, nie, nie byłem tu jeszcze. Tam jeszcze dwie zostały do zniszczenia. Aha, to tylko to na szczycie tam zostałem do zniszczenia. Jakoś stąd nie mogę się tam dostać? No mówię, tu jest taka jakby linka, jakbym mógł właśnie się tam dostać stąd jakoś, ale... Czy to miejsce jest na strzelenie liny prawdopodobnie, tak to przynajmniej działało w pierwszej części. Ale jeszcze nie mogę... Aha, to ja w ogóle tego Aha, jednak nie, jednak muszę strzelić. Ty, Rolaro, nie wejdziesz na murek. Wytyfy, dobra, wali mnie ta strzała, więcej strzał zużyję na to niż zdobędę. Gdzie mam iść? Po co miałbym wejść na to drzewo swoją drogą? Aha, bo tam gdzieś jest. Dobra, zobaczmy, co jest w tym tej chacie. Aha, nie da się wejść do tej chaty. Aha, ja mam tam iść. Oczywiście miałem iść gdzieś tam. Aha. Podejrzane. Ej, ja chyba miałem... Aj, wypsułem. A nie, dobra, są też sięgnę. Czy nie sięgnę? Się wystraszyłem, że będę musiał tam naokoło znowu iść. Ja nie mam talentu do tej gry. Klasyczny, znaczy klasyczny. W pierwszym Tomb Raiderze chyba szło mi lepiej. Ja mogę na to wejść? Też strzała z liną jest potrzebna, czyli... Czyli chyba dobrze myślę, żeby tam na szczyt wejść potrzebuję strzały z liną. To niedługo ja dostanę. Co to są za jakieś dziwne bloczki tutaj? Kurde, nie wiem, gdzie mam iść. Czy się tam się wspiąć, czy... O kurde. Chyba miałem iść jednak tędy, skoro... Nie no, zgaduję, że każdą drogą się tam dostanę, bo to chyba wprowadzi w jedno miejsce. Mi się wydaje przynajmniej. O, ale dobrze, tędy poszedłem, bo tutaj surowce są. Tylko mówię, boli mnie ten fakt, że... Czy miałem do tego otworzyć? Że nie mogę sobie w nieskończoność zbierać tych surowców, tylko mam chyba limit 20? Chyba 20. Czy coś tu jest ciekawego? O, nie ma tu nic chyba. Są te drzewka, ale ja mam drzewek już chyba fulla. No. I w sumie do tej pory chyba mi się nie przydały do niczego drzewa. Możliwe, że do strzał, ale w sumie strzały mogę łatwo znaleźć. Więc aż tak nie muszę ich sprawdzić. Użyj kabli komunikacyjnych, aby zjechać na teren więzienia. Jakiś punkt umiejętności dostaliśmy i to kolejny monolit do przeczytania. Oznaczono chyba coś, co rosyjski? Chyba rosyjski, bo tu jest to chyba cyrylica. Kilka skrzyni z monetami. A kurde, dużo tej skrzyni tutaj jest. O, i co to jest grobowiec? Czy to jest ten grobowiec, co już byliśmy w nim? O kurcze. Nie, to chyba nie byliśmy chyba jeszcze w tym grobowcu. No ten grobowiec poprzedni był gdzieś tutaj, pod nami. O, właśnie tu, pod nami był. A on jest gdzieś tutaj. I tu jest pokazane, że tu jest jakaś jakby ścieżka, czyli tutaj pewnie liną się jakąś można dostać. To jest trochę dziwne, ale no dobra. Tutaj przed nami chyba jest jedna skrzynka.
Bo my chyba idziemy właśnie tam, nie? Nie, my sami przeszliśmy, idziemy. A nie, dobrze, tam idziemy. O nie, tam są wrogowie w ogóle, coś. Czy ja mogę jakiegoś po cichu zajść? Tutaj widzę, że są. Stare sowieckie obozowisko. Teraz korzysta z niego trójca. Tam jeszcze kogoś widziałem. Ja nie mam pomysłu, skąd byłoby ich lepiej zajść. Ale ich się chyba nie uda po cichu powybijać, bo oni wszyscy się na czerwono świecą. Kurde, zobaczyli mnie chyba. Ajajajajaj. Zobaczyli mnie przez te krzaki, co jest? Dobra, pierwsza większa walka chyba. Bo do tej pory wszystko mi się po cichu udało załatwiać. Gdzie jesteście? Nie mam pojęcia, w co strzelam. Nie wiem, co mu tam wystawało. Plecy mu wystawały, czy co? Coś jeszcze chyba? A nie, to wszystko. Dobra. Trzeba ich przeszukać. I też mają przy sobie jakieś wibrofajne zasoby. Oj, nie chciałem, ale dobra. Spoko sobie przynajmniej umiejętność wydam. Ja miałem jakiś plan, pamiętam, tylko nie pamiętam tego planu. O, bo już mogę kolejne te. Dobra, to przejrzyjmy najpierw w zabijaniu. To chyba wezmę, ale jeszcze zerknę. Kurde, wszystkie te rzeczy mi się podobają. To, dobra, to akurat mi się nie podoba. To też nie interesuje mnie. LOL. Ej, to jest fajne, ale to na razie... Excuse me? Jakieś dzikie to jest. Dobra, jeszcze tu zerknijmy. LOL. Ej, fajne są te ulepszenia. O! To by się przydało. Ja chyba to wezmę, bo ja często nie wiem, czy ja sobie trafiłem, czy nie. To mi się mega przyda. Co tam jeszcze ciekawego jest? O, to też bym sobie wziął chętnie. Dobra. Nie no, ale te umiejętności są tutaj fajnie zrobione. Podobają mi się te umiejętności, których można się nauczyć i to, że można się nauczyć umiejętności w grobowcach. A propos grobowców, to chyba tam jest jakiś grobowiec. I tam chyba jest ta ukryta ta skrzynka gdzieś, nie? No, na górze gdzieś. Dobra, zerknijmy zaraz tam na górę, tylko jeszcze tutaj sobie poszperam. O, i tutaj jest ta gwiazdka. Chyba już druga. Nie wiem, czy my mieliśmy ich znaleźć jakąś określoną liczbę, czy... Nie, no nie pojawia się nic, to chyba nie. Nie wiem, czy tutaj wrócimy, bo ja bym chętnie tutaj przyszedł, jak już wrócimy. Excuse me? To jest sklep? Jestem po twojej stronie. Halo. Pracowałem dla trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Ci ludzie... Trójkomandosa. Wykradałem im sprzęt. Jest twój, jeśli masz pieniądze. Nie zauważą braku paru drobiazgów, ale jeśli coś zwęszą albo zobaczą mnie z tobą, będzie po mnie. Potrzebuję... Bratnik, ale nie mogę, mam za mało tych monet. Celownik, ale nie mam karabinu. Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Ciągarka, dolinę. Kurde, ale... No, ja myślałem, że my ciągarkę dostaniemy z... Ja to myka nie chcę. Proszę, nie użyłam pistoletu, jak zabijam. Ja cię zapamiętam, że tu jesteś, dzięki. Ale na razie zdobądźmy więcej monet. Dobra, czyli te monety rzeczywiście warto zbierać, bo widzę, że ten gość ma fajne rzeczy. Aha. Dobra. Najbardziej aktualnie myślę nad tą ciągarką. Jak ja myślę na górę dostać? Aha, tam jest drabina, no dobra, niechaj tak będzie. Tak klasycznie po drabinie. Aha, ale jak ja miałem się tam dostać, bo tam jest siatka jakaś. Trzeba przejdę po tej siatce.
Lara nie umie się wspinać po siatce. To jest fascynujące, że Lara umie się wspinać po skale, ale po siatce już niekoniecznie. Co? Co? To co mam wstać? A! Nic nie ma, excuse me. O, monety jakieś znalazłam ukryte, bo nie było ich chyba na mapie. A nie, to skóra. Zakopana. Aha, bo ja mam przez ten sklepik tam przejść, Jezu. Nie zauważyłem, że tam jest jakieś drugie wyjście z tego sklepiku. Czemu tak wolno chodzisz w tym sklepie, Antyfy? A to co to jest? Nie chodzi o żadne atomówki. Nieciekawy gość z blizną na twarzy o imieniu... Blizna na twarzy, coś mi to przypomina historię pewnego Batmana. A czekaj, blizna na twarzy to nie chodzi o tego typa, co nas próbował zabić, tam jak byliśmy w serii? Ja ogólnie nie ufam Larze, jeśli chodzi właśnie o te liny, bo kilka razy już sobie skoczyłam, a ona sobie po prostu spadła na dół, zamiast się ich chwycić. Trójca zaczyna się niepokoić. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam wybranie. Ania. Czemu to masz taką dziwną twarz? Aha, bo nie mają maski. Dobra. Gość mi się skojarzył z tymi tubylcami z Yamatai. Nie, rozebrali nas. Halo, proszę mi oddać strój. Laro, ocknij się, żyjesz? Och, dzięki Bogu. To jest jakiś flashback? Co? Co ty tu robisz? Nie, to nie jest flashback. Co tu robi? Nie wiem. Nie pamiętam. Laro, co się tu dzieje? Boję się. Już nie wiem, na spali i tak naprawdę tutaj nie ma. Nie, bo myślałam, że trafią do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają. No dalej, takie czerwone oczy, Antyfa. Och, nie, Laro. Ostrzegałam cię. Czegokolwiek potrzebują, daj im to. No, ale oni sobie już to wzięli. To nie takie proste. W sensie, bo chcieli tą mapę naszą, coś. Wyciągnę nas z tego. Nie wiem, coś nam zabrali, jakąś książkę, pamiętam. I tam gdzieś były jakieś wskazówki, gdzie znaleźć tego... to ciało tego kapłana. O, gościu z blizną. Czy on będzie chciał nas tym udusić? Albo Anna? Proszę. Nie. Gadaj. Nie! Nie, sukinsyno! Gdzie jest boskie źródło? Przestań! Przecież... Nie wiem, gdzie jest! No właśnie. Wystarczy. Naprawdę nie wie. Serio? Serio, ona z nimi współpracuje? To nie... Myślałem, że to jest jej matka. Nie jest jej matka? Czyli to możliwe, że wtedy też ona była w naszym mieszkaniu. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens. My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa trójca! Odmawiasz?
A jak ci się kurwa zdaje? Powiedz mi, Anno. Trójca zwerbowała cię zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem? Czy dopiero później? Znaczy nie, jest ideologiczna. Kochałam Richarda. Ale był zaślepionym idealistą. I to go zniszczyło. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała, przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. Koniec tej zabawy. Nie. Jeszcze nie. Oj, denerwuje ten Konstantin. Mam nadzieję, że go dorwiamy szybko. Chcę jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym, Laro. A czemu go tutaj zabijamy teraz? Czy nam się jakoś uda wyrwać i go zabijamy? Nie, dobra, jednak nie, kurde. To jeszcze nie koniec! Sukisen! No się nie spodziewałam tego kompletnie, że ona będzie przeciwko nam. Że nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? On mi przypomina tego typa z The Last of Us. To nie jakąś się nazywa? Joel? Joel chyba. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem, kim jesteś ani co tutaj robisz. Czemu mu nie pomożesz? W sumie racja, może cię zabić czy coś. Ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. No, znam to zły typ. Aha, bo to wiatrak jest. Myślałem, że to jakaś obracająca się deska, którą potem ją wykorzystam. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. No, Lara ma spore doświadczenie akurat. O, co o nich wiesz? Czy ja to mogę zniszczyć? A nie, bo to czekanem. A nie mam czekanu, chyba. Czyli to byłoby dziwne, gdyby mi zostawili czekan. Na razie nic nie mogę zrobić chyba. No, a nie, mogę. No dobra, już nie. Czy ja użyję rury jako czekana? Strong Lara jest strong. Co masz zamiar z tym zrobić? Dam ci znać, jak coś wymyślę. No nie mają te ściany w tych więzieniach, takie na pół rozpadnięte. Tym bardziej trzeba się stąd wynieść. Szkoda, że go zostawiamy, bo się wydaje spoko. O, jakaś broń chyba tam jest. Dobra, straciliśmy swój strój. Czy to jest nasze wszystko? O, lina, nice. Można tędy wyjść? Nie, ale znalazłam coś, co może się przydać. Czy ja wiem, czy się nie da, tam po prawej są jakieś drzwi chyba. Czemu tu w ogóle jest, nie, to nie są drzwi. Czemu to jest jakiś zamurowany pokój? What the fuck? Dobra, trzeba wracać chyba. Wiesz, że klasycznie do łuku powracamy, tylko ja mam jakieś strzały do niego, bo... Ostrożnie. Nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Aha, czyli tutaj też nie muszę robić jakichś specjalnych strzał. Nie wdały przycisk myszki, aby wystrzelić linę. Nie możemy tego oddać. Nie możecie, czy nie chcecie? Udało się. Możesz wyjść na zewnątrz. No teraz tu umiesz się wspinać po kratach. Czekaj. Wypuść mnie. Mogę ci pomóc. Nie mogę ci zaufać. Nie musimy być wrogami. Teraz to rozumiem. Wiem, dla mnie wygląda... Podejrzewam, że ty również.
dosyć przyjaźnie ten typek. Ja zgaduję, że ona go uratuje i dzięki temu tą gościwę to wcześniej spotkamy, uda nam się przekabacić na naszą stronę. To nie wątpię. Mogę ci zaoferować coś cenniejszego. Co, wiedzieć źródła? Wiem, czego szukacie wy wszyscy. O, wytryk znalazłem? Czy co to było? A nie, to dobra, to są te klucze. Dziękuję. Jestem Jacob. Ok, napadniesz, to cię zabiję. Weź to. Widzę, że dystans 2 metrów zachowany. Tak na czasie, przez te COVID-a. Czemu taka być tam tak często w ogóle? Dziwna znajomość. Wiesz, jak się stąd wydostać? Przytrzymaj do wszystkie myszki, by wykonać strzały. Ile rzeczy są do podniesienia. Trzeba okraść więzienie. Zaatakowaliśmy dolinę niespełna 24 godziny temu. Dobra. Przytrzymaj lewy przycisk myszki, aby wykonać strzały. Aha, lewy, Boże. O, w sumie sporo tych strzał mogę zrobić, bo nazbierałem tego trochę. Dobra, jeszcze trochę, 15 mi starczy. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał się używać. A w sumie nie mam czekana, więc chyba nie będę mógł zabijać nawet po cichu.